Libro Krana Dąbrowska, witam serdecznie. 21 września, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowane związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Na giełdzie panika trwa przecena, dość gwałtowna na giełdach amerykańskich i wszystkich głównych aktywach, tak naprawdę. Także teraz kluczem jest odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest nadwrażliwość rynku. I emocje są zbyt duże i wcale nie będzie większego krachu ani korekty. Czy też przeciwnie, czy to czas sprzedawać i się ewakuować? Także spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytanie, zaczynając patrzeć nie na giełdę, nie na indeksy giełdowe, tylko na rzeczy, które są gdzieś tam motorem. Tego, co się dzieje, żebyśmy widzieli bardziej y, pod innym kątem, tak? Co, to, co jest ważne, czyli przed nami indeks dolara, tak? Jeśli spojrzymy sobie na indeks dolara, to zobaczymy, że on właśnie notowania dolara zostały sprowadzone nigdzie indziej, tylko do obszaru oporu, tak? Jeśli ten opór zostanie utrzymany, obroniony, jeśli będzie odbicie z tych poziomów, nawet tutaj z tego szczytu, będzie spadek, tak? nawet wzrośnie coś, ale będzie y, odbicie, no to będzie to y, pozytywne dla giełdy. Będzie oznaczało, że dolar nie ma siły, jednakże się umacniać i był to gdzieś tam fałszywy sygnał. Natomiast jeśli jednakże będzie odwrotnie, czyli jeśli będziemy widzieć tutaj mocne świeczki zielone, że. Umacniający się dolar, no to faktycznie będziemy mogli mówić, zaczynać mówić, że no ryzyko większej korekty rośnie i, i faktycznie mamy się czego obawiać. Patrząc na gołe fakty na dziś, tego nie ma, tak? Patrzymy na wykres, nic się nie zmieniło, nic się nie wydarzyło, na tych poziomach już był dolar wcześniej, więc żadnych nowości tutaj nie mamy. Jeśli spojrzymy na drugą zmienną, to jest Dziesięcioletnie oprocentowanie obligacji to podobnie, nie mamy nowych danych, że tak powiem. Proszę zobaczyć, tutaj niosę linię, jest to linia też oporu dla stóp procentowych. Bardzo taka szybka, dlatego że tu mamy tylko sierpień, wrzesień widoczny i przez sierpień, wrzesień notowania tutaj oprocentowane poruszają się w wąskim przedziale i znowu nie ma nowych danych, nic się nie zmieniło, tak. Um, czyli, a to, co jest mega ważne, że tak powiem, to to, że jutro, już w środę, o czym informowałam już w zeszłym tygodniu, że to będzie kluczowe i na to czeka giełda, to jest y, posiedzenie fedu FOMC. Na to czeka giełda y, czeka, aż przewodniczący fedu y, Amerykańskiego Banku Centralnego powie coś konkretnie na temat oczekiwanego przyhamowania do druku, przyhamowania wspierania. Rynku gospodarki, ciągłym dodrukiem, ciągłym skupowaniem aktywów. Także rynek się tego obawia, czeka i zobaczymy, co usłyszymy na tym posiedzeniu. Tak? Czy to rynek uspokoi i będzie po raz kolejny gołębi, gołębia narracja łatwego pieniądza, i wtedy faktycznie to może być korekta obecna, może być okazją do nowych zakupów, czy też przeciwnie, jednakże potwierdzi obawy, że faktycznie nie, koniec. Nie będzie już tak dużej stymulacji aktywów, że Fed zmienia politykę. No to wtedy faktycznie, i wtedy, faktycznie wtedy, i, i dolar się umocni i, i będziemy mieli faktycznie zmiany na, na, na wykresach. Natomiast rynek czeka. Rynek czeka, będzie zmienność. Także dzisiaj jest odbicie na giełdach europejskich, bo to giełdy europejskie się otworzyły, także zobaczymy, jak to będzie dalej. Natomiast póki co, tak jak mówiłam na początku, panuje strach, a teraz nawet już tutaj w tym podsumowaniu wszystkich wskaźników, ekstremalny strach, tak? Także rynek naprawdę troszkę się zachowuje, przewrażliwiony jest, że tak powiem, że najmniejsze drgnięcie już naprawdę się odzwyczają, od korek, także najmniejszy nawet ruch... Nie, nikt nie jest przyzwyczajony i powoduje ogromny strach, ogromną panikę, ogromne obawy. Także zobaczmy, jak to wygląda na, na wykresie. Tutaj wykres y, taki. Fear and greed over time, czyli mamy ekstremalny strach. Y, odczyt 20, ostatni taki odczyt, y, zdecydowanie niżej, to był marzec 2020. Natomiast też jesteśmy w takim dolnym przedziale. Co zasługuje na uwagę, to to, że są ekstremalny strach na szczytach wszechczasów. Nie zapominajmy, mimo że jest korekta, to są też jest to szczyt wszechczasów dla giełdy amerykańskiej i to, to zasługuje na uwagę, bo naprawdę okazje inwestycyjne są, kiedy jest strach na giełdzie, kiedy jest panika, kiedy jest strach, nawet się mówi, kiedy krew się leje. To są to okazje do zakupów. Natomiast jeśli jest euforia, jeśli jest wszyscy wierzą wzrosty, to trzeba uciekać. Czyli teraz mamy taką sytuację, że jest ogromny strach. I tak naprawdę ciekawe jest to, że ten strach się pojawia po tak małym spadku. Jest, co jest. Nasdaq, wykres dzienny. Na ten moment jest spadek 5%. Zachowane tutaj piękne, pierwsze wsparcie, póki co mamy lekkie odbicie. Pytanie, czy to utrzyma, tak, bo mamy wtorek, cała sesja giełdowa jeszcze przed nami, poza tym jeszcze cała środa, także być może będziemy tutaj mogli mieć większą zmienność, tak. Jeśli, jeśli tak, to gdzie są kolejne wsparcia? Dołek z lipca 14 500 i jeśli korekta by sięgnęła aż 10%, to by się mówili o, Naprawdę kluczowym wsparciu dla Nazdau jest, są to tutaj szczyty z kwietnia, w czerwcu zostało tutaj ogłoszone wsparcie dla spółek technologicznych, poziom zwiększonych obrotu i połowa kanału wzrostowego po raz kolejny wtedy by była odwiedzona. Także jeśli będzie większa zmienność i ten poziom będzie odwiedzony, i będzie z niego reakcja, to Zasługiwałoby to z pewnością na uwagę. Tylko musi być osiągnięty raz, że poziom, a dwa pozytywna reakcja, czyli odbicie. Wtedy możemy o czymś mówić. Nie będzie odbicia, to nie będzie mowy o jakimkolwiek setupie. Czyli to jest Nasdaq bez tutaj większych zmian, jak na, tą, na ten moment. Zobaczymy, jak to będzie się rozgrywać, szczególnie jutro, bo rynek czeka właśnie na środę. Przed nami SP 500, 500 największych korporacji amerykańskich. I co mamy? W tym momencie, tak samo jak NASDAQ, lekko notowania wczoraj zeszły już poniżej ostatniego dołka, natomiast póki co ten dołek jest broniony, czyli widzimy dzisiaj giełda otworzyła się całkiem ładne wzrosty, rysuje nam się czerwona świeca, czyli mamy to jedno wsparcie to raz wynikające z dołka, a drugie wsparcie wynikające ze średniej 100, czyli to jest średnia, która tutaj z zeszłego roku notowania zbliżyły się do niej praktycznie tak już od góry tylko raz w marcu, no i teraz już konkretniej dotknęły do niej. Jeśli by ten poziom nie wytrzymał, że tak powiem to podobnie jak dla Nasdaq są dwa poziomy 1,4240, są to tutaj szczyty i dołki, czyli jest to techniczny poziom. I kluczowy też, jeśli korekta sięgnęłaby 10%, to mówimy wtedy o kluczowym wsparciu i wynosi ono okolice 4000, tak, 4, tutaj 0,79. Czyli takie poziomy warto być obecnym na giełdzie, żeby... Uczestniczyć w pojawiających się okazjach. Mówię tutaj raczej o dniu jutrzejszym, bo teraz to może być tylko hałas. Natomiast jutro, już po posiedzeniu Fedu, będziemy mieli więcej informacji i reakcję rynku na to, co powie Fed. I nie zapominajmy, żeby obserwować nie tylko indeksy, tylko szczególnie dolar, oprocentowanie obligacji, bo to jest kluczowe. Dalej, Bitcoin. Bitcoin na wykresie dziennym ma odbicie, tak, czyli zobaczymy, jakie są tutaj odbicie. Jest to kluczowe odbicie, dlatego iż po dojściu tutaj do poziomu oporu spadek i teraz doszliśmy do poziomu wsparcia, które stanowi tutaj szczyt z czerwca. Ten poziom był ponownie testowany i obroniony na końcu lipca i teraz jest odwiedzony ponownie. Tylko silne odbicie z tego poziomu da nam potwierdzenie, że jest to jakby okazja na... poziom jest notowania doszły do bardzo ciekawego poziomu, tylko teraz musi być reakcja, odbicia, żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest gdzieś tam setup. Nie zapominajmy, notowania mogą dłużej przebywać na takim poziomie, jak już raz to zrobiły tutaj w lipcu, sierpniu, to nie była jedna sesja giełdowa, tylko gdzieś tam więcej, czyli z kolei przełamanie tego poziomu otworzy drogę do dalszej przeceny, czyli całkiem ważny poziom, bo kolejny to będzie ponownie 30 tysięcy. No i bardzo dużo niepokoju powoduje to, co się dzieje dla metali szlachetnych. Czyli zacznijmy od srebra, który ma jakby większe kłopoty. Wykres dzienny. Notowania w sierpniu odwiedziły swój kluczowy poziom wsparcia, nastąpiło odbicie, Natomiast te odbicie nie było mocne, to złoto ma silniejsze odbicie i nie zdołało nawet pokonać tutaj tej linii trendu spadkowego takiej szybkiej. Ponownie notowania teraz odwiedziły ten poziom. Czyli Póki co wsparcie jest obronione. Notowania... Giełda także dla metali szlachetnych czeka na to, co wydarzy co się jutro. Także póki co poziom jest obroniony, fajnie. Natomiast dla inwestorów, którzy chcą więcej potwierdzeń i będziemy wiedzieć, że momentum się zmieniło i coś mamy tutaj nowego, no to gdy poziom tutaj 23800 zostanie pokonany, obroniony, gdy notowania przejdą, pokonają już tą linię trendu spadkowego, wtedy będziemy mieli potwierdzenie. Bo jeśli stałoby się jednakże tak, że ten poziom wsparcia zostanie pokonany, co przecież też nie możemy wykluczyć, to kolejny jest dużo niżej, mówimy tutaj o rejonach 20 tysięcy, a nawet lekko poniżej, to będą tutaj te szczyty, szczyty z 2019 roku, także naprawdę przed tym całym wzrostem, który miał miejsce w lipcu 2020, tak? czyli to był ten gwałtowny. Wzrost, doskonale go wszyscy pamiętamy. Jeśli not, mm, zobaczymy, czy notowania będą chciały odwiedzić ten poziom, będzie to prawdopodobne, gdy ten poziom wsparcia zostanie pokonany. Tak? Na, na, na dziś jeszcze to wszystko jest przed nami, może się wszystko wydarzyć, może ten poziom być obroniony, i tu jesteśmy teraz. Jeśli chodzi o y, złoto. To tutaj narysowałam kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o złoto. Mamy kluczowe wsparcie to jest 1679, zaznaczone tutaj na zielono było to ostatnie zejście, odbicie i póki co jest to kluczowy poziom wsparcia dla złota, i kluczowy opór to jest górne ograniczenie tego kanału. Z, szybkiej, z szybszej analizy, Pokonanie poziomu 1790 da nam sygnał, że momentum się zmienia i wychodzimy z tej opresji podażowej, pod którą teraz znalazły się metale szlachetne. Czyli dla inwestorów bardziej y, działających bezpiecznie trzeba by poczekać, aż notowania przełamią, pokonają tą linię trendu spadkowego i y, będą już tutaj wyżej, podobnie jak dla srebra. Jeśli tak się nie stanie, to ta presja podażowa, spadkowa, będzie utrzymywana. Także to dopiero, gdy ten będziemy widzieć wzrostem, będziemy mogli coś powiedzieć, że się odmieniło. Na razie trwa presja podażowa zarówno dla srebra, jak i dla złota. Także bardzo ciekawie się dzieje na giełdzie. Takie rzeczy stwarzają okazję, zarówno dla metali szlachetnych, zarówno dla giełdy. Natomiast trzeba to spokojnie i dobrze rozegrać, szczególnie spokojnie, czyli nie ulegać emocjom. Widzimy, że rynek im ulega, dlatego że panuje ekstremalny strach. Sądzę, że on jest gdzieś tam wyolbrzymiony, bo skąd aż taki strach, skoro jesteśmy na szczytach wszechczasów. Czyli musimy spojrzeć chłodno na rynek, spojrzeć na te wytyczne chłodno, na poziomy, na dolar, na, na obligacje. No i jeszcze jedna rzecz. wix. Wzrosły, wzrosła zmienność, tylko linie trendu możemy zastosować na wszystkim, tak jak stosuje je na stopach procentowych, tak samo można dla Wix. I ostatnie to jest wykres tygodniowy, ostatnie zmienność, ostatnie spadki sprowadziły tutaj Wix na linię oporu, tak, czyli po raz kolejny mamy linię oporu, czyli widzimy, iż być może jest to zbyt. Zbyt duży jest ten strach, dlatego że jest to opór, czyli jest opór dla szereg aktywów, dla dolara, dla oprocentowania obligacji i dla VIX. To dopiero pokonanie tych linii będzie nam mówiło, że ok, faktycznie coś zaczyna się dziać i lepiej być poza rynkiem, shortować rynek czy coś z tego rodzaju, natomiast póki co czekamy, czekamy na, na FED, co powie jutro i dopiero wtedy będziemy mieli więcej informacji. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do pozostawienia lajków, jeśli materiał gdzieś tam się Wam przydaje i podoba. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.